Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z WoW Rising. Oczywiście bardzo dziękuję za wszystkie łapeczki i za wszystkie komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze, moi drodzy, cóż, ostatnim razem były podejmowane próby ubicia ważnego biskupa, tak? Jakiegoś tam świętego i tak dalej. Ale się nie udało. Tak jest, nie udało się, ponieważ nie mam ochrony przed magią światła. No a co za tym idzie, czas i przyszedł zapolować na pana wilkołaka. Tak jest, dzisiaj sobie zapolujemy na pana, on się nazywa Wilfred, tak? Dobrze? Wilfred, dobrze. Zapolujemy sobie na Wilfreda. Jak się domyślam, jego mość na pewno będzie siedział w wiosce, wilkołaków, tak? No, przynajmniej mam taką nadzieję. Że nie siedzi gdzieś indziej. To mi oczywiście pozwoli na co? Na produkcję... na produkcję czego? Właśnie, na produkcję najlepszej mikstury odporności na magię światła. Tak jest. Wtedy będzie można się wedrzeć do katedry, natłuc temu całemu biskupowi, no i... Hurra! Będę mógł robić w końcu ulepszoną biżuterię. Tak jest, bo nie mogę, ponieważ nie mam... Jezu, co to się dzisiaj dzieje? Nie mam złota, nie ma opcji pozyskania złota w żaden inny sposób, więc będę to musiał wytworzyć. No szkoda, szkoda, że wiecie, jest srebro, są żyły srebra, a nie ma żył złota. No niestety, takie życie. Witam serdecznie w wiosce wilkołaków. No właśnie, i co też tu w tej wiosce wilkołaków jest? No tu są wilkołaki, jakby się ktoś mógł spodziewać. Oczywiście podczas dnia te wszystkie wilkołki zmieniają się w ludziów. Tak jest, oni są po prostu zwykłymi villagerami. Te wilkołki są po prostu zwykłymi villagerami. O, ja może się zakradnę, stary, dostaniesz w dziób. O, o i cię wykończę. Pyk, dobra. Po chłopie. Jest oczywiście opcja, tak jak mówiłem, rekrutacji. Rekrutacji, no bardzo zabawnie nazwane. Nie rekrutacji, tylko zniewolenia po prostu tych wilkołków za dnia. Tak jest, można to oczywiście zrobić, jak są ludźmi. Wtedy ich można przeciągnąć na swoją stronę. No tylko, że tak, problem jest pierwszy taki, ja już o tym mówiłem, że mam trochę krótki dzień. Niestety wilkołaka nie mogę zaciągnąć jakoś daleko za sobą, żeby on się zmienił w człowieka pod moim zamkiem, czy coś takiego, żebym mógł go tam zaciągnąć. No niestety. Niestety tak to nie działa. I tu się pojawia problem. Tu się pojawia problem. Podejmowałem już kilka prób. Niestety za bardzo mi to po prostu nie wychodziło. To od taki smuteczek. A, ty się wychylałeś, niedobry ty wilkołku. Dobra. Co tu mamy? Kamień. No dobra, pozbieramy to. Dlaczego by nie? Wiecie co? Jakie straszne dypsy dostałem. Może się trochę wyleczę. Gdzie mnie to pokazuje? Aha, on pewnie siedzi tam gdzieś w jakiejś jaskini, czy coś w tym stylu. Tak bym się przynajmniej domyślał. No oczywiście prościej byłoby wpaść do tej wiochy, jak sobie teraz tak o tym myślę, w dzień. Wytłuc ich wszystkich jako ludziów, po prostu villagerów. I przyjść sobie w nocy i zapolować na tego całego Wilfreda. Tego właśnie się zastanawiam, czy pan Wilfred... co on tak biega jak szalony? Ranny jest? A to dziwne. Tylko się właśnie tak zastanawiam. On tak gdzieś sobie siedzi. Nie wiem, czy tam jest jakaś specjalna chatka może, czy coś w tym stylu? Zaraz zobacz. Aha, jesteś tu pan Wilfred. No dobra, okej. O ty kurde, zaraz się wpieprzyłem w dwa wilkołaki. No nieźle, ulepszyłem sobie jedną z moich ulubionych broni. Tak samo, jak ulepszyłem sobie dzisiaj sterowniki do karty graficznej i widzę, że to ulepszenie chyba było słabym pomysłem. Nie wiem dlaczego, ale po tej aktualizacji jakoś zaczęła mi dziwnie gra szaleć i to mi się bardzo nie podoba. Zwłaszcza te ściny, ponieważ to może się skończyć dla mnie dość dramatycznie w pewnym momencie, jeśli gra przytnie nie w tym momencie, w którym powinna. Smuteczek, to będzie wszystko do sprawdzenia, oczywiście. No rozumiem, że gra jeszcze też jako taką z optymalizacją niby nie ma problemu. Czekajcie, wymienię, właśnie, krew sobie zmienię. Oczywiście nastanie mi tutaj dzień. Dobra, Wilfred, stary, jedziemy z tematem, zobaczymy co ty jesteś w ogóle za gość i co ty robisz.
Ja zrobię tak. No co? No ty masz jakieś ataki. No okej, to ogarniam. O, to. Właśnie, widzicie, o tym mówiłem. Jak mi się takie ściny będą robić, to będzie bardzo niefajnie. Aż mnie drapnął, cholero jedna ty. Wilfred. Chociaż nie wiem, czy nie będzie lepszy na ciebie mimo wszystko slasher. Bo ja w razie czego właśnie, w razie czego ja mogę zniknąć, to po pierwsze, o, mogę zrobić te... kurde, gościu, ty też możesz zniknąć. Ale z ciebie sierściu. O Jezu, co tu się dzieje? Jeśli zginę, to nie moja wina. To naprawdę nie będzie moja wina. Ale tyś mnie hopie przytepsił. Kurde, facet, no nieźle, naprawdę ci muszę przyznać, że to było niezłe. Stary. Masz srogie, srogie ciosy, naprawdę. Ziom. Dobra, spróbujmy cię jakoś, nie wiem, to może wykiwać. O, proszę bardzo. Zrobimy to tak, ty się wbiłeś tam, super stary. Oczywiście leczyć to ja się już pewnie nie mogę. Zniknę sobie, o. Jezu, ty patrz, villagerów jak się tu zebrało, co oni będą w ogóle robić? O i właśnie, ciekawe czy ty się chłopie zmienisz. Zmieni się w człowieka. Badajcie temat, nie? On się zmienił w człowieka. Kurde, i co stary, Wilfred Village Elder. Taki bajer, no widzicie go. Aha. Ale ja go muszę niestety właśnie, ja go muszę ubić jako wilkołaka. Kurde, kierowniku. Właśnie zastanawiam, co się też stanie. Czekaj stary, bo ja cię nie mogę za bardzo ubić, to po pierwsze. Bo nie wiadomo, kiedy ty mi się zrespisz, a domyślam się, że ubicie ciebie teraz raczej się nie będzie liczyło. No nic, no dobra, chwilę będę musiał zaczekać. W międzyczasie pozbieram, co tu masz ciekawego. Dużo scrolli. No jakby te scrolle to mnie tutaj specjalnie nie ratują. A, widzicie. Ja jestem ciągle podczas walki. Nie, nie może tak być. Bo nadejdzie kurczę noc i ja będę w plecy. Tak jest, bo już mam połowę życia mniej. Dobra, ucieknijmy sobie na chwilę. Znaczy to będzie taktyczny odwrót. O, może w ten sposób. Zrobimy sobie tutaj taktyczny odwrót. Czy już jestem poza walką? Może tak? Czy villagery dalej za mną idą? Ty, idą za mną villagery, poważnie. Weźcie mi, idź mi stąd, villager. Precz. Chłopie, bo ja się muszę... Dobra, aha, wychilany jestem, także spoko. No dobra, pierwsza próba była jaka była. Wiem czego się spodziewać. Trochę wam powiem, że liczyłem na to, że on się zmieni w człowieka i też go będę tak zgubić i to się będzie liczyło. Ale domyślam się, że szczwani devowie jednak... no jednak to przemyśleli. Powiem wam, że jednak to przemyśleli. Przemyśleli to lepiej niż mój atak, bo ja zapomniałem sobie właśnie. Widzicie, potek sobie zapomniałem odpalić. No patrz pan, takie rzeczy. Ale dobra, ciekawe, jest dzień i jakoś teraz gra zaczęła chodzić płynniej. Zobaczymy jak będzie podczas walki z wilkołkiem. O dobra, już noc nadchodzi. O, czy to jest dobry pomysł? O dobra, on się już zmienił. No dobra, znowu jesteś... Aha, i on ich zjada i co się dzieje, że jak on ich zjada? O, wiem o czym zapomniałem totalnie. Ja się zapomniałem w ogóle z nim przywitać. Ja się całkowicie z nim zapomniałem przywitać, no przecież, że tak. Aha, teraz on zniknął, to pyk stary. Haha, i co teraz, gościu? Nic. Nic, jesteś po prostu lamusem. Ty zaraz odpalisz... A, nic nie odpalisz. Na co ty w ogóle liczyłeś w tym momencie? A teraz też mnie w ogóle nawet nie trafił. Aha, i on się pewnie teraz coś czuje, że on się teraz będzie leczył. Zjadając ich, bo to wygląda chyba tak. Czekajcie, zniknąć sobie... O, dobra, teraz sobie mogę zniknąć. I co jak on zje, to go... O, leczy go. Kurde, panie, i to dość sporo go leczy. A, dobra, teraz łapię, o co tu się rozchodzi. Jaka, co to jest za rozkmina? Villagery, to ja was muszę... Ale wy w ogóle twardzi jesteście, kurde. Ty, to będzie ciężka walka teraz, jak tak na to patrzę. Gość robi naprawdę niezłe rzeczy. I rozumiem, że on pewnie jak zejdzie na połowę życia... O, to ja się wychilam, okej.
Dobra, ja będę cię troszeczkę tak. Ale żeś mi zwiał, stary. A myślałem, że cię dopadnę. Zróbmy to tak. Bang, bang, stary. Czy to za każdym razem będzie tak, że jak on będzie miał połowę życia, to on tych villagerów przyzwie? Bo to będzie trochę słabe. Że ja za każdym razem będę tutaj musiał się jakoś z nim męczyć, ale chyba nie. Chyba da radę. On chyba mnie nie może raz tylko ich przyzywał. Chodź. O, i super. Dobra, Wilfreda mamy z głowy. Nie było źle. Już się bałem, wiecie, że on jednak będzie próbował. Nie, nawet nie tyle próbował, że on za każdym razem będzie się odpalał z tymi właśnie z tymi villagerami, że ich będzie zjadał i ja go tutaj będę go męczył do końca świata, nie? Dobra, to właśnie, jaką ja dostałem od niego moc? To jakby mnie ciekawi. Gdzie ty, stary, jesteś? Pokaż ty się mi tu. O, tu jesteś. Heart Strike, tak? Daszujemy na przeciwników w linii prostej. Dobra, 150% obrażeń. O kurde. Leczymy się 150% spell power przez 3,5 sekundy. Nowa krwi, erupcja, ok, dobra, rozumiem. O kurde, panie, no niezłe, tylko że domyślam się, że... No tak, że to jest właśnie, że to jest ultimate. Kurde, no... Niby fajny, niby spoko. Wiecie co, taka, myślę, ostatnia deska ratunku, coś w tym stylu? No to mogłoby dać radę, to mogłoby dać radę właśnie w walce z bossem. No chyba tak, no dałoby to radę teraz, jak tak sobie myślę. Jak byłoby ciężko, jak byłoby słabo i nędznie, to faktycznie można by się było zdesantować i zaatakować tym Heart Strike'iem. No kurde, nie głupi pomysł. Nie powiem, że nie. Dobra, spoko, mamy wilkołka z głowy. Fajny przeciwnik, spoko, naprawdę. Zaskoczył mnie trochę tym swoim ukrywaniem się. Zrobił niezłą przyczajkę. Przyzywaniem wieśniaków i zjadaniem tych wieśniaków. No, nie powiem, żeby to nie było dziwne. No, to było trochę dziwne. No, ale sami też pisaliście w komentarzach, że uważacie, że ta gra jest obrzydliwa, bo zabijamy niewinnych i tak dalej. No, wiecie co, trudno się z tym nie zgodzić. To fakt, ale z drugiej strony, no sorry, to jest gra o byciu wampirem. No, a jak wampir inaczej może do tematu podchodzić? Więc jakoś mnie to nie dziwi. Chociaż powiem wam, trochę straszne było, jak... No było trzeba ubić babuszkę. Babuszkę, jak ona się nazywała? Babuszka się nazywała, czekajcie, ta pierwsza, jak się... O, właśnie ty. Beatka, no przecież, że się Beatka nazywała. No to było takie trochę, powiem wam, dziwne. Zdecydowanie to było takie dziwne. Gdzie właściwie z większością bossów, no chyba z wszystkimi praktycznie się po prostu walczy, tak? W taki, a nie inny sposób. O, Empty Glass mi się na pewno przyda. Co ja tu potrzebuję? Tylko tyle? Kurde, wafel, ja myślałem, że to będzie jakieś straszne w ogóle, panie, co tu nie będzie trzeba, żeby to zrobić. A, nie, chwila, moment, ja muszę najpierw tego podka zrobić. A, dobrze go zrobiłem. I dopiero później tego podka. No kurde, nieźle. Dobra, to teraz widzę, że jednak więcej. Bo myślałem, że tam, wiecie, nie zauważyłem tego. Myślałem, że to wystarczy tylko zwykłą flaszeczkę. Zwykłą flaszeczkę do tego. A tu nie, panie, to trzeba z podka zrobić mocniejszego podka. Kurde, nieźle. Dobra, rób się podku. Czyli ja tak, dobra. Tu sobie co? Mogę coś tu wrzucić? Nie, nie mogę. Czekajcie, gdzie mi tą flaszkę wcięło? Przed chwilą na nią patrzyłem. Aha, nie, przecież ja tam zostawiłem. Dobra, nie było tematu. Co my tu mamy? Zbierze się? Nie, zabrakło mi jeszcze trzy schematy. No fantastycznie. Czy coś mam do przerobienia? Srebro do wrzucenia, to do wrzucenia. Kamienie mam do wrzucenia. Zanim się potek zrobi, to sobie to przynajmniej tutaj zrobię ten zrzut krapu. Czy tu coś przerabiałem? Oczywiście, ryby. Właśnie, ryby przerobiłem, bo potrzebowałem oleju. Nie do głowy, ale na pewno do tworzenia skór. To sobie tu wrzucimy i jeszcze proszę bardzo olej. Proszę się tutaj czynić, panie oleju. W ogóle srebra, panie, srebra to ja już mam po sam sufit. No może nie po sam sufit, ale już trochę się tego nazbierało. I tak się zastanawiam, bo gdzieś tam widziałem po mieście, chyba Brighthaven nazywa to miasto,
Tam widziałem, że tam też chodzi jakiś handlarzyna. Tylko że ja z nim nie zagadałem. Byłem, bo tak, ja byłem wtedy bardziej zaaferowany w ogóle szlajaniem się po tym mieście niż tam ogarnianiem tego. Nie sprawdziłem, co on ciekawego w ogóle miał do zaoferowania. Czy w ogóle, no bo wiem, że ten z Dunley Farmlandsów ma. Co ten gość miał? Hełmy miał, tak? Jakiś tam wilczy hełm, chyba niedźwiedzi hełm, czy coś takiego. No ale hełmy nic nie dają. Co szczerze powiedziawszy, trochę mnie dziwi. Co trochę mnie dziwi. Niby cały ekwipunek nam coś daje, a hełm nie daje nic. Nawet żadne, choćby żeby dawał coś tam, wiecie, ciut do, nie wiem, obrony może, albo coś takiego, a tu, no nie za bardzo, nie za bardzo, szkoda, 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 szkodeczka. Nie wiem dlaczego devowie zastosowali taki zabieg, że hełm jest właściwie tylko i wyłącznie kosmetyczny. Takie dziwne, dziwne. Nie wiem jak wy uważacie, ale ja uważam, że to jest bardzo dziwne. Taki totalnie, totalnie uselessowy przedmiot. Dobra, bierzemy potka, mamy potka. Więc teraz można się kulturalnie wybrać do pana. Czekaj, stary, jak ty się nazywałeś? Ty się nazywałeś Azariel. Stary, jak jakiś archanioł czy coś. Dobra, to zamykamy. Czy ja wszystko mam? To mam. Wszystko mam, dobra. Zobaczymy, jak pójdzie z panem Azarielem. Odpalimy się spotką, więc teraz już nie powinno być żadnego problemu. Tylko tam trzeba dojechać. Właśnie, ten dojazd mnie trochę tak irytuje tutaj, że tu jest tylko i wyłącznie jeden portal. Tu powiedzmy na bagnach jakby okej, no bo one nie są aż tak duże. No tu jednak trochę tego jest. Tu mi brakuje jednego portalu, gdzieś w tym miejscu, nie? Żeby tak było, wiecie, plus minus blisko, tu, tam, tak, poskakać i tego. Żeby nie było trzeba aż tak strasznie ganiać. No ale dobra, ponarzekałem sobie, więc możemy ruszać w trasę. Aha, widzicie, przeniosłem się do nowej krainy i znowu zaczęły się jakieś tutaj przycineczki. Zobaczymy, czy będzie tak samo w mieście. A, bo to jest problem zdecydowanie do rozwiązania, bo mnie się to bardzo nie podoba. O, właśnie, mówiłem, przytnie się i nara, nara, dziękuję bardzo, nie, to było super. Tam jeszcze jedna brygada idzie, to jest w ogóle fajne, nie? Tu jestem, halo, weźcie się odpieprzcie od mojego konia, halo. Ty kuń, stój! Gdzie ty chłopie jedziesz? Zróbmy to tak. Może się tym razem uda, ale widzę. A, kurde, wafel znowu. O, tu jest drugi kuń. Panie kuniu, witam serdecznie. Iwio, jedziemy z tematem. Nie damy się tak łatwo. Tym razem nie będzie drogi na skróty. Teraz poszło szybciej. Co tu mamy po prawej? Kopalnie srebra? Tak jest, kopalnia srebra. Bardzo fajne miejsce, ale okrutnie nadźgane wrogami. Wręcz obrzydliwie nadźgane wrogami, wam powiem. Jakoś, kurczę, średnio mi się tam chodziło, wiecie? Gdzie normalnie w Dunley Farmlands, gdzie byłem w kopalni oczywiście nawiedzonej. To tam też, tam było fajnie, tam chodził tam jeden bostaki, drugi bostaki. Ty badaj, tu jest dziura w ścianie. A ja tego nie zauważyłem. Jaka rozkmina w ogóle. Dobra, czekajcie, podka sobie odpalimy zawczasu. Na ile on jest? Na 30 minut, no to fantastycznie się składa. Zmienimy się w człowieka. Może chociaż tyle. Zakradnę się tam, chociaż z tym zakradaniem to też będzie średnio. Bo tam pewnie się będzie roiło od wszelkich paladynów i innych dziadek. Witam serdecznie Państwa. Jak już mówiłem ostatnio, ja tu jestem totalnie randomowym, zwykłym człowiekiem. Wy nie zwracajcie na mnie uwagi. Wy panowie też nie. I znając, że wyjdę po tych schodach i tam będzie łaził paladyn. Nie. A tak. No oczywiście, że tak. I paladyn mnie rozkmini. Paladyn mnie w ogóle rozkmini, że ja to ja, że jestem wampurem. Czekajcie, no ja bym gościa musiał albo go zlikwidować. No wypadałoby go zresztą zlikwidować. I dobra, żyjemy. Dobra, nic mnie nie pali, więc jest ok. Jak to tu wygląda? Dobra, stary, jak ty już jesteś tutaj, to ja cię myślę. Bang, bang, zrobimy to w ten sposób. Ja muszę uważać. Aleś mnie chrzasnął. Zdrzemnij się, chłopie. O Jezu! Ucieknijmy. Dobra, teraz pytanie, co tu będzie za chwilę łaziło? Czy tu będzie 100 milionów patroli? Uuu, nieźle. Nieźle, stary, to ci muszę przyznać. Paladyni są fajni. Naprawdę.
Ja tego gościa zdecydowanie muszę sobie, o, wiecie, zjem. Ale takiego gościa bym sobie przygarnął, wiecie, przygarnąłbym faceta do siebie jako sługusa. Dobra, wyleczmy się troszkę. Kto tam stoi? Footman, okej. Jezu, poważnie, kurde. O, zaczęła czarować i w ogóle... Jezu, ona z dwóch kleryków jeszcze, tak? Super. To będzie bardzo fajna wyprawa w ogóle do tego miejsca. Zróbmy to tak. Może chociaż... O, dobra, jednego się udało spalić. Świetnie. No, bo jak jest... Ja to mówiłem, jest dwóch kleryków, oni zaczynają się po prostu leczyć jak popaprani, jeden przez drugiego. Umieraj, stary dziadzie. Hyc. Bang. Nara. Dobra. Mamy ich pogranych. No dobra, powiem wam, że chyba pierwszy raz użyłem Ultimate'a przeciwko zwykłym mobkom. Kogo tu mamy? Knighta i kleryka. No i rozumiem, że ten pan tam będzie siedział w środku. No dobra, zróbmy coś z klerykiem. W miarę szybko. O, dobra, nie ma healu, nara. A z tobą sobie już, stary, poradzę w normalny sposób. O, co ty na to? Robimy tak, ciach, dziękuję, zjedzony, temu panu podziękujemy, to bierzemy, co jest w środku, okej, dobra, czyli mamy powtórkę z rozrywki, jest to samo, tylko troszkę więcej, o, może tak, co było w monastyrze, dobra, trzeba by się było, chłopie, za ciebie tutaj jakoś dziabnąć, czekajcie, nie wiem ile ta walka będzie trwała, ale odnowię sobie potki. Mamy 27 minut, zanim się skończy potka odporności na Holy. No, zobaczymy jak będzie. I co ty będziesz robił? To mnie bardzo ciekawi, chłopie, kim ty jesteś i co ty będziesz... Oho, dobra, okej. Okay. Czyli sam się pozbyłeś tych ławek. Ty, a skąd, przepraszam bardzo, tam się wziął kleryk i co to w ogóle za kulka, co ona zaraz zrobi? Czy ona tu bardzo zaraz wybuchnie? Nie, czekaj, ty walisz jakimiś tutaj ognikami. No na te ogniki na pewno... Czekaj, ja sobie zniknę, trochę cię zgłuszę. Bang, bang, o. Wow, dammit, ale to było gromkie, że tak to ujmę. No właśnie, kleryk się zaczyna... Kleryk zaczyna się już ogarniać. Może go zjem, o. Zjem cię, panie kleryku. Dobra, kleryka mamy z głowy. Nie wiem, czy ty, właśnie, nie wiem, czy ty, stary, się będziesz w ogóle leczył w jakiś tam sposób. Wow. Kurde, teleportacje, chłopie. Nie wiem na jaki... A, ty jednak sobie przyzywasz tak... Nie, nie przyzywasz sobie kogoś. Dobra, ja nie wiem co to jest. Albo przyzywałeś kogoś? A nie, kto kim ty jest? Nie, ty jesteś zwykłą tam jakąś... O kurde, chłopie, to on sobie jeszcze zrobił ten chodzący... I to podąża za mną. No kurde, nieźle. Stary, fajnie, naprawdę. Naprawdę podziwiam. Zaraz, o, wiem co zrobię. Jezu, ja wiem, bo ja się z tobą, chłopie, miałem przywitać, ale ulta wykorzystałem na kogoś innego. Zróbmy to tak. Polipka, ty jesteś niezniszczalny. Kurde, wafel. Łaj, ojej. Łomatko. Co tu się w ogóle odbywa w tym momencie? No niezłe to jest. Aż dziwne. Czy ja to muszę zniszczyć, czy mnie... A. Dobra. Czyli to nie było takie twarde, tylko to po prostu miało jakąś osłonę. Matko, jak ten gość się odpala w ogóle. Jeszcze ulta na niego zmarnowałem. Ale straszna bieda. Ło, jaki on ma hiper szybki ten atak. Dobra, może potka mnie w międzyczasie. O, jeszcze dobra, przyszedł, akurat nie, słońce tutaj mi specjalnie nie powinno zaszkodzić. Ale stary, właśnie, kurde, ciekawe czy ta potka odporności na magię światła też zmniejsza, oj, znowu, aha, znowu ten palący, czekajcie, to trzeba szybko zniszczyć, a, to jest, ja to zniszczyłem i to jeszcze wybucha. Ty, ale to tu dalej jest, halo. Nie, to nie to wybuchło. On po prostu spela rzucił na mnie. Ham jeden. Ty, i patrz, jeszcze mi zniknął, no. No dobra, stary, ja wiem, że ty masz straszną moc tej wiary, czy jak, co ty tam ze siebie mówisz.
co se... Aha, tarczę se rzucił, tak? No matko, nieźle. Domyślam się, że bardzo fajnie, że jednak... że jednak ten potek tu jest potrzebny, bo chyba on zmniejsza otrzymywane obrażenia od jego zaklęć. Przynajmniej to miałoby chyba sens, tak mi się przynajmniej wydaje. Bęk, udało mi się ciebie minąć, stary. No kurde, taki powiem wam dziwny przeciwnik. Aha, znowu tu się... Dobra, umrzyj. Jeszcze kleryk. O, dobra, mamy gościa. No, kurde, powiem wam, w pewnym momencie myślałem, że będzie bieda. Że będzie straszna bieda i będzie nędza. Że on mnie tutaj jednak zmiażdży, bo powiem wam, strasznie przytłaczające zrobiły się te jego... jego zaklęcia. Naprawdę. Tak mega, mega się przytłaczające to zrobiło. Czy coś tu jest? Nawet żadnej skrzyneczki, poważnie. Milczeć, wredne France. To wasza wina. A jak to się stanęło, że to mnie zaatakowało? No niezły bajer. Dobra, o, za chwilę będzie... Nie wiem, dlaczego dzwonią dzwony. Mam nadzieję, że to nie alarm, żeby mnie tutaj zaciukało 100 paladynów. Co znalazłem? Jest! Kurde, super! Trzeci kawałek, to będę miał chest guardy. Świetnie, to mi się podoba. Jeszcze jak tu znajdę czwarty, to już w ogóle będzie happy. No dobra, nie. Ale znalazłem trochę schematów. Schematy się na pewno przydadzą. Dobra, jestem ciekawy, jaką moc dał mi pan... a znowu zapomniałem jego imienia, nie? Azariel, w ogóle jak ty wyglądasz? Kurde. Kolejny jakiś Dimitri. Co to jest? Power Surge. Wszystkie negatywne efekty, zarzuca mi tarczę, aha, na mnie, na moich sojuszników, 150% mojej mocy czarów, ok, zwiększa moją prędkość ataku, aha, kiedy jestem pod tarczą. No dobra, a czy tu jest napisane, ile to trwa? To jest fioletowe, więc prawdopodobnie to jest w chaosie. Ta, czy tu jest coś, aha, i to jeszcze jest zwykła umiejętność. Mhm. A nie, no to chyba ma czas trwania, dopóki tarcza na mnie wisi. No nie, powiem, ciekawe. Zwiększa prędkość ataku i poruszania się. No okej, dobra, ciekawa opcja. Czekajcie, wychylajmy się trochę. No i kurczę, dobra, mogę robić sztabki i złota. Jej! Jeszcze do tego dostałem w nagrodę bardzo, bardzo fajny, bardzo ładny, co? Stary, zmień się szybciej z łaski swojej. Zresztą to i tak jakby nieistotne, bo ona też mnie rozpozna, ta Franca. Kto? Dwie Lightweaverki za nią łażą, jedna siostra. No w Footmanie akurat to są amatorzy. Dobra, przejdźmy sobie już jako człowieczek. O, czekajcie, na czym ja to myślałem? Dobra, dostałem, tak. Receptę na napierśnik, super. To brakuje mi już tylko... Czego? Spodni. Tak jest, brakuje mi już tylko spodni. Czekajcie, kurde, wafel, bo ja będę mógł zrobić złoto. Właśnie, a jak ja zrobię złoto, to ja będę mógł zrobić, wytworzyć te... To właśnie, ej, oko zmierzchu świtu, czy co to znaczył Twilight. Twilight? Zmierzch. No, oczywiście, że tak. No właśnie, ja to będę mógł zrobić w końcu. I to mi pokaże jakieś tam... Chyba już te endgame'owe rzeczy. Tam było, czekajcie, co tam było, jakieś, kurcze, shard, to są co? Odłamki, jakieś odłamki czegoś tam mi to będzie pokazywało i w ogóle będę fajny. Nie wiem, czy ja będę mógł szukać, nie wiem, na czym polega w ogóle tutaj endgame. Wow, ale bym dostał bułę. Nie wiem, na czym polega endgame, nie sprawdzałem tego, bo tak jak mówiłem wielokrotnie, ja chcę być zaskakiwany. Tak jest, to lubimy, być zaskakiwanymi. Ale co? Ale tak, poza oczywiście... Weź do mnie, nie strzelaj! Chamie jeden. Czekajcie, poza oczywiście... Co miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że poza pancerzem, tak? Poza napierśnikiem mogę jeszcze zrobić teraz w końcu ulepszoną biżuterię. To też jest bardzo fajna opcja, bo ja mam już dwa rodzaje. Tak jest, dwa rodzaje biżuterii mogę ogarnąć.
tej lepszej oczywiście, nie? Do której jest potrzebny ten, to się chyba nazywa jak Corrupted Artefact, czy jakoś tak, jak to nazwało. No, tak jak mówiłem, Corrupted Artefact przecież, że mój angielski jest bezbłędny. Wie panie kuniu? Dobra, tu i zostań. A co ja muszę zrobić? Czekajcie, żeby. Aha, dobra, już wiem co muszę zrobić. Nie, po pierwsze to muszę zrobić to. Napawać się po prostu. Jezu, jak to fajnie wygląda. Ale ja będę normalnie gustownie w tym wyglądał, że szok. Czekajcie, spróbujmy przyfarcić jeszcze. Uwaga, farcimy. Chydysz. No dobra. Nie pogardzę. Mieczor też fajna rzecz. Dobrze, że nie odblokował mi się jakiś koc albo, nie wiem, inna złota kapota. Czy coś w tym stylu. Chociaż kapoty? Bardzo fajne. Tu sobie zrobiłem, nie? Nie wiem, czy zauważyliście. Fajne. Bardzo ładne zdobienia. Nawet moim sługusom też takie zrobiłem, pewnie. No, oczywiście u siebie zrobiłem ładniejszą. Dobra, złoto. Żeby zrobić. Jezu, co ja to robię? Żeby zrobić złoto, to ja muszę przetopić jewelry. Tak jest. Której mam nawet całkiem. Nie przetopię całej, bo pewnie do czegoś jeszcze będę ją potrzebował. Tu mi się już wszystko przepaliło. O, proszę bardzo, siareczka też się już wyrobiła, bardzo fajnie. Siareczkę wrzucimy i ja potrzebuję 6 sztuk. 6 sztuk, no dobra, wrzućmy sobie to, zróbmy to tak. Łomatko, prawie 3 minuty na na jedną sztabkę złota. Ja tego tu wrzuciłem ile? 80 sztuk. No spoko, to będzie dyszka. Okej, i właśnie, co miałem sprawdzić? Ja miałem zobaczyć, tutaj było 4 sztuki. No okej, okay, do ogarnięcia. Czyli spokojnie mi jeszcze tego nie zabraknie. Zaraz zobaczę, ile potrzebuje sztabek złota na co? Na ulepszone amulety. Tutaj to miałem. Tak jest. Ja mogę zrobić Jewel of the Wicked Prophet. Co mi to dawało? Prędkość ataku. O, leech life na zaklęcia i szybsze poruszanie się. No okej, okay, ciekawe. A tu miałem jakąś zamrożoną kryptę. Frozen Crypt. Spell Critical Strike Chance. Okej. Okay. Ability Cooldown. No niby fajne, niby spoko. 10%, no to zawsze jest jakaś tam sekunda czy coś w tym stylu. No na pewno dużo na ten, jeśli działa to też na Ultimate'a, no to spoko, 10% to będzie 15 sekund z tego. No to zawsze coś. Ale bardziej chyba to mi się podoba, zwłaszcza ten z Lead Life. Tak jest. Z zaklęć i jeszcze prędkość ataku, to będzie spoko. Ja tu potrzebuję 6. Dobra, no to już 4, 6, no to już jest dycha. I chyba, żeby ulepszyć serce. Tak, na pewno, żeby ulepszyć serce zamku. Żeby ulepszyć serce zamku i co ja tu potrzebowałem? Aha, spoko, tutaj tylko jedną. Srebra, tego mrocznego srebra mam dość i Spectral Dustów chyba też. No dobra, no to całkiem spoko. No to teraz mnie czeka dużo roboty, żeby to poulepszać. Muszę sobie zrobić napierśnik, muszę sobie zrobić lepszy wisior, lepszą ketę w ogóle, żeby mieć więcej tego respektu na dzielni. A tak jest, i co jeszcze muszę zrobić? I ten Eye of Twilight. Tak jest, ja zbadam sytuację i moi drodzy, na pewno opowiem wam, będziecie mieli pełny raport z tego w następnym odcinku. A w tym odcineczku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Łapeczka, komentarz, no i jakieś subiszcze też by się przydało. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.